Dzień dobry, z tej strony Klaudia. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Do Góry Nogami i zarazem w drugim już odcinku o tematyce zdrowotnej, czyli tak konkretniej na temat mojego zdrowia. Pragnę przypomnieć, że ten podcast nie jest treścią edukacyjną, nie ma on na celu żadnego doradztwa w kwestii ani leczenia konwencjonalnego, ani niekonwencjonalnego. Jest to tylko i wyłącznie moja osobista historia, moje doświadczenia, którymi się tutaj dzielę z nadzieją olbrzymią na to, że być może gdzieś komuś pomogą. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat pasożytów. W cudzysłowie tutaj daję od razu, że jest to kolejny miły temat. Wydaje mi się, że zarówno sam temat pasożyty, jak i doświadczenia moje z nim związane są na tyle niemiłe i niefajne, że w bardzo duże cudzysłów biorę to, ale tym bardziej ważny jest to temat, ponieważ... Dotyczy on bardzo wielu z nas, i wielu z nas sobie z tego zdaje sprawę, a jeszcze większej ilości dotyczy osób, które sobie z tego sprawy nie zdają. I to nie jest jakaś moja filozofia, to jest po prostu, mogę to śmiało powiedzieć, moja mądrość, którą pozyskałam posiłkując się różnego rodzaju źródłami na ten temat, ponieważ w momencie, kiedy dotyczy nas jakiś temat, zaczynamy się nim interesować. I ja y nie jestem ignorantem, w związku z tym. Ten temat bardzo mocno zgłębiałam w momencie, kiedy zaczął mnie dotyczyć, a raczej kiedy posiadłam tą świadomość, że mnie dotyczy. Natomiast wcześniej tutaj uczciwie przyznam, że yy, moja wiedza na ten temat była, nie mogę powiedzieć, że nikła, była żadna pasożyty mnie się kojarzyły z jakimiś, nie wiem, egzotycznymi wojażami, kogoś, kto po prostu przywozi gdzieś tam z egzotycznych krajów, egzotyczne choroby i między innymi na przykład może przywieźć, nie wiem, jakiegoś pasożyta właśnie w organizmie. Natomiast absolutnie nie podejrzewałam kiedykolwiek, że, że, że kiedykolwiek będzie mnie to dotyczyło, to jeszcze tak bardzo osobiście. Nieraz słyszeliście na pewno, bo ja na przykład nie się obiło o uszy, że gdzieś ktoś na przykład w szpitalu leżał bo w rezultacie po długich poszukiwaniach, jak już organizm był na wykończeniu, okazywało się, że to są pasożyty. Temat pasożytów jest bardzo, zresztą tak w wielu sytuacjach jest bardzo, yy, można by było odnieść wrażenie wyolbrzymiany, ale to jest tylko takie, mi się wydaje, złudne wrażenie, i tu podkreślam, to jest moje subiektywne zdanie, że to jest tylko wrażenie, że on jest wyolbrzymiany, ponieważ właśnie mówi się dopiero o takich skrajnych przypadkach. Mówi się dopiero głośno o takich przypadkach, gdzie już rzeczywiście organizm człowieka został tak zdegradowany przez te pasożyty, że po prostu, no, mówiąc tak wprost, nie ma czego zbierać. Natomiast w momencie, kiedy stykamy się z pasożytami, yy, gdzie jeszcze jest ten czas na to, żeby się ich pozbywać, po prostu. Bo też nie wiem, czy to określać, leczyć. Jeżeli będę używała takiego gdzieś tutaj określenia, to wybaczcie mi, ale tak jak mówię, no kompletnie nie wiem, jak inaczej tutaj nie znajduję słów odpowiednich. Y jeszcze w wielu przypadkach jest tak, że mamy naprawdę na to czas, żeby ten nasz organizm oczyścić z pasożytów, żeby jeszcze wyleczyć to, co one zdegradowały w naszym organizmie, żeby doprowadzić nasz organizm do takiego stanu y normalnego, zdrowego, żeby stan postawić go na nogi. Natomiast i, i wtedy o tym się zupełnie nie mówi, dlatego że jest to bardzo wstydliwy temat, krępujący. Y tym bardziej mnie to dziwi, że ja. Po zapoznaniu się z tym tematem, no po prostu widzę już teraz, że no, w zasadzie ja się nie mam czego wstydzić. Yy, oczywiście są pewne mity, które jakby tutaj krążą na temat tego, że na przykład pasożyty kojarzą nam się wyłącznie z brudem, z niechlujstwem, z brakiem higieny. Tak absolutnie nie jest. To owszem też jest w bardzo dużej yy, mierze może być przyczyną. Natomiast nie zawsze i niekoniecznie. W każdym razie może tak, może, może po kolei. Ważny temat, ja sobie to też oczywiście starałam się tak troszkę wypunktować, bo, no bo te tematy bardzo mocno się zazębiają ze sobą, wszystkie o których tutaj mówię. Pasożyty są też odpowiedzialne za bardzo szerokie spektrum dolegliwości w naszym organizmie. One po prostu wywołują dolegliwości przypominające przeróżne choroby, i te choroby bardzo często są leczone zupełnie nieskutecznie, ponieważ po pierwsze nie jest to na przykład ta lub inna podejrzewana choroba, a po drugie pasożyty powodują absolutną blokadę leczenia innych dolegliwości. I tutaj wynika to, podkreślam po raz wtóry, wynika ta wiedza, którą Wam przekazuję z mojego doświadczenia i też z wiedzy, którą nabyłam z różnych źródeł. Blokują leczenie, ponieważ mm, powodują dysbiozę jelit, głównie to. Mm, w momencie kiedy mamy dysbiozę jelit, nie wchłaniają nam się żadne wartości. Na skutek dysbiozy jelit mo może się pojawić na przykład SIBO. No i wiecie, i to jest takie błędne koło. Degradują organizm w niewyobrażalny sposób. Potrafią się gdzieś usytuować, umieścić, zagnieździć, może tak, w różnych częściach naszego organizmu naprawdę w bardzo różnych w zadziwiająco różnych o może tak. Lekarze to, 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 jest, to jest tutaj temat rzeka. Według mnie to jest kolejny temat rzeka, gdzie, gdzie można by było właśnie. Opowiadać mnóstwo historii na temat podejścia lekarzy do tego, akurat do tego, może do tego zjawiska, o tak powiem, pasożytów. Natomiast z tego, co ja zauważyłam, lekarze kompletnie ignorują ten temat, absolutnie go nie biorą pod uwagę, mało tego kwestionują, jeszcze nawet jeżeli pada jakieś tam zapytanie. Natomiast no, tym bardziej jest to dla mnie zaskakujące, ponieważ jednak Pasożyty to mają również swoją y, dziedzinę w medycynie. Mamy lekarzy parazytologów, którzy są lekarzami wykształconymi w klinikach, y, przepraszam, na uniwersytetach medycznych, gdzie uczą się po prostu, normalnie są lekarzami leczącymi metodami konwencjonalnymi. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego ten temat w ogóle jest nieporuszany. On, ja odniosłam takie wrażenie, nie wiem, mogłabym przyrównać to do jakiegoś powiedzmy ufo. Ufo. Doskonałe porównanie. Ktoś widział. Ale nikt nie udowodnił, że istnieje. I takie jest właśnie przedziwne podejście do pasożytów. Ktoś coś widział, ktoś coś słyszał, ktoś czegoś doświadczył, ktoś twierdzi, że wyszło mu taką lub taką dziurą w organizmie, w ciele, przepraszam, ale no, nie ma w zasadzie dowodów na potwierdzenie tego, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, po prostu pewne tematy są zwyczajnie niewygodne. Dlatego. Hmm, Myślę, że bardzo, wa bardzo ważne jest, żeby mając różnego rodzaju dolegliwości. A jak zauważyłam pod pierwszym podcastem, bardzo wiele osób już napisało, że różnego rodzaju dolegliwości ma i że są one często niezdiagnozowane. Napisało też do mnie prywatnie kilka osób. I ja nie jestem lekarzem, tak jak już powiedziałam na początku, i tutaj absolutnie niczego nie mogę wam sugerować, niczego nie mogę wam podpowiadać. Natomiast tak, jakby do. Moje zdanie, powiedzmy takie ogólnie, załóżmy, które rzucam teraz gdzieś tam w światłowody internetu, jest takie, że wydaje mi się, że w wielu przypadkach bardzo y, korzystne by było zainteresowanie się właśnie własnym organizmem w odniesieniu do ewentualnego nosicielstwa pasożytów, zanim po prostu będzie za późno. Mili Państwo... Teraz y, po prostu, tak jak wspomniałam, zrobiłam sobie notatki, tak jak też poprzednio, żeby mniej więcej starać się też wypunktować. No, i oczywiście niektóre te punkty będę tutaj starała się rozwinąć, żeby przekazać Wam tak maksymalną ilość informacji, które, y, które po prostu mogę pozwolić sobie na ich przekazanie. Wydarzenia w moim organizmie, te, w moim, przepraszam, w moim organizmie, yy, wydarzenia związane ze mną, takie typowo medyczne wydarzenia, może tak zdrowotne, które miały wpływ na ten fakt zagnieżdżenia się pasożytów w moim organizmie, to są po pierwsze operacja, ja tutaj o tej operacji już mówię drugi raz i cały czas mówię, że nie będę. Dzisiaj też podkreślam, że nie chcę na ten temat opowiadać zbyt wiele. I ktoś może zapytać, no to dobrze, to po co w ogóle wspominam? Wspominam dlatego, że jest to bardzo ważne, ponieważ podczas operacji każdej organizm jest bardzo mocno obciążony. Moja operacja była dość inwazyjna i rozległa, i po prostu mój organizm był obciążony pod kątem takim, że po prostu pomijając fakt, że tracimy siły fizyczne, psychicznie, również, Również sam stres wywołuje już duży spadek takiej energii w naszym organizmie. No to do tego wszystkiego jeszcze dochodzą duże ilości leków, antybiotyków, różnego rodzaju sterydów. Przeróżne leki są czasami potrzebne przecież i, i to powoduje bardzo duże osłabienie naszego organizmu. W związku z tym, to również jest operacja. To jest moja akurat. To był pierwszy tak jakby czynnik, który wpłynął na tak duże osłabienie mojego organizmu i na dalsze konsekwencje właśnie tego jego osłabienia. Więc najpierw u mnie była operacja, później było usunięcie zęba ósemki, i później było, były oczywiście przetoki, i później było zapalenie płuc spowodowane ówczesną chorobą celebrytką. I mili Państwo, tutaj pomiędzy tymi sytuacjami działo się dużo różnych rzeczy, ale o tym właśnie opowiadam w pierwszym podcaście na temat zębów, także tutaj już nie będę się powtarzała. Co spowodowało utratę, jakby te wszystkie sytuacje, spowodowały w moim organizmie utratę odporności, siły, do tego stopnia, że po prostu można by było powiedzieć, że mój organizm leżał i kwiczał. Ja w badaniach wszelkich odporność miałam poniżej zmierzalnej. Dostałam w tym czasie 14 dawek antybiotyków i teraz chcę wytłumaczyć, co znaczy 14 dawek antybiotyków. To nie znaczy, że ja dostałam antybiotyk, który zażyłam 14 razy. Ja dostałam 14 różnych antybiotyków. I na przykład antybiotyk, który jest mocniejszym antybiotykiem, zażywa się na przykład przez 3 lub 5 dni. Prawda, są takie po prostu, da, takie jest dawkowanie. Więc jeżeli dostawałam taki antybiotyk, to na przykład stosowałam go te 5 dni. Jeżeli dostawałam antybiotyk, który się stosuje na przykład 14 dni, to ja stosowałam 14 dni. W związku z tym dlatego właśnie tutaj tak, tak to określiłam. 14 dawek pełnych antybiotyków, czyli 14 antybiotyków zażyłam w pełnym ich dawkowaniu, więc to było przez około pół roku to wszystko się działo. Natomiast więc przypadało mi powiedzmy około dwa antybiotyki na miesiąc. Mój organizm nie miał odporności żadnej, jak już wspomniałam. Dysbioza jelit była no, totalna. Jelita moje były zdegradowane przez y, wypłukanie flory bakteryjnej właśnie poprzez antybiotyki. Na skutek tego y, wdało się SIBO, i to jest, to jest też bardzo taka dokuczliwa, bym powiedziała, przypadłość. Choroba jelit. To jest też temat rzeka, bo szukając pomocy i w internecie, napotykając na różnego rodzaju informacje na temat SIBO, ja nawet się nie spodziewałam, że to może być taki ogrom tych informacji i ogrom problemów z nim, z nim spowodowanych. Natomiast co muszę powiedzieć, ja SIBO mi się udało wyleczyć. I gdyby ktoś ewentualnie był zainteresowany którymś z tych tematów, o którym wspominam, to samo mówiłam w poprzednim odcinku, to bardzo proszę piszcie w komentarzach, bo ja o tym wtedy opowiem. Bo ja na przykład nie wiem, czy jest ktoś zainteresowany temat, tematem SIBO. A sama szukając, yy, szukałam, szukałam w wielu źródłach, się zapoznawałam z tymi informacjami, żeby sobie w jakikolwiek sposób pomóc. Na skutek SIBO. I tej dysbiozy jelit i tej utraty odporności, u mnie po prostu zagnieciły się pasożyty. I to było, wiecie, błędne koło, dlatego że, mm, ponieważ miałam pasożyty, nie byłam w stanie odbudowywać odporności, nie byłam w stanie leczyć jelit. Ze względu na to, że pasożyty po prostu zżerają wszystko. To znaczy, one żywią się, to są po prostu My jesteśmy ich żywicielami. To jest żywy organizm w moim organizmie i ja automatycznie jestem jego żywicielem. On sobie nie idzie do kiosku i nie kupuje sobie hamburgera, tylko po prostu wyciąga z mojego organizmu i ja się da i wiadomą sprawą jest, że wyciąga wszystko to, co jest dla niego najkorzystniejsze, czyli automatycznie pozbawia, pozbawia mnie mój organizm yy, bardzo ważnych dla mojego normalnego funkcjonowania wartości. Więc tak jak mówię, błędne koło. Przez pasożyty nie dało się leczyć dysbiozy jelit. Niewyleczona dysbioza jelit, niedoprowadzona jelita do kultury, że tak powiem, czyli po prostu takiego stanu zdrowego, powodowały to, że cały czas w, w moim organizmie był stan sprzyjający pasożytom, nie mnie. Ten stan mojego organizmu nie był sprzyjający mojej osobie, tylko był sprzyjający właśnie tym lokatorom na gapę. Hmm. Bardzo szybko dzisiaj przeszłam do tego, prawda? <noise> do zdiagnozowania pasożytów, ale teraz powiem, od czego się to w ogóle zaczęło poszukiwanie. Zaczęło się od obrzęków na czole. Jak te obrzęki wyglądały, to były takie niespecyficzne obrzęki, obrzęki tkanek na czole. O tym opowiadałam w poprzednim podcaście. W poprzednim podcaście yy, opowiedziałam cały bardzo długi proces, trudny. Próby diagnozowania się. Opisałam wszystko bardzo szczegółowo. Mówiłam, mówiłam o tym, że po prostu te tematy się też zazębiają, więc nie jestem w stanie rozdzielić tutaj. Wiecie, stricte, oddzielić jednego tematu od drugiego, więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tym tematem, to bardzo proszę, żeby. Się cofną do poprzedniego podcastu, właśnie na temat poszukiwaniu, poszukiwania i na temat zębów, dlatego że to też, jest, to też jest ważne, mające wpływ na to, na te pasożyty moje, tak? Ponieważ mm, jeżeli Was by dotknęło coś podobnego, to być może, mam nadzieję, możecie dzięki temu uniknąć wielu zbędnych badań, które ja wykonałam, bo ja tam o tym wszystkim mówiłam opowiadałam gdzie trafiłam do jakiego specjalisty gdzie konsultowałam jakie wykonałam badania te potrzebne i niepotrzebne dlaczego naświetlona zostałam taką ilość razy że no, mogę określić chyba tylko że powinnam w sumie świecić w ciemności więc to wszystko cały ten długotrwały proces jest zawarty w podcaście na temat zębów i teraz przechodzę już do pasożytów od momentu, kiedy pojawiły się, to były pierwsze objawy, obrzęki na czole, które finalnie, same te obrzęki nie okazały się wcale przyczyną od zębów. Od zębów pojawiły się później inne, dodatkowe, towarzyszące, że tak powiem, obrzęki, bóle i tak dalej. Natomiast same te takie dołki, które określałam, czyli tu jeszcze raz pozwolę sobie o tym omówić je, jakby omówić, spróbować Wam w jakikolwiek sposób je zobrazować, to było wrażenie takie, jakbym w plastelinę wgniotła opuszek palca i zostaje dołek. To bardzo się intensyfikowało, i później już efekt był taki, jakbym w plastelinę, na przykład moje czoło z plasteliny, i y, ja przykładam do niego trzy całe palce na całej ich długości, tak jakbyście podparli na przykład czoło dłonią, i te trzy palce wgłębiły się i tak to zostało. i to Te objawy pojawiały się u mnie zawsze rano, czyli po nocy, ale nie ma tutaj żadnej możliwości, żeby to było odgniecenia, co niejednokrotnie się spotkałam z informacją, że to są pewnie odgniecenia. Niecenia po nocy, nie odgniecenia na skutek na przykład niedowodnionej skóry. Yy, po prostu one są zupełnie inne. One znikają po jakimś tam krótkim czasie. Natomiast te objawy ja w momencie, kiedy się pojawiły, ja je miałam w zasadzie przez cały dzień, czasami do następnego dnia. Kolejna sprawa. Yy, bardzo często ja całe noce miałam nieprzespane. Więc y, kontrolowałam to, czy ja to gdzieś odgniatam, czy nie. Potem się już stało wręcz moją obsesją fakt spania w pozycji takiej, żebym przypadkiem gdzieś na bok się nie przekręciła i również y, wstając rano, czy w nocy, choćby do łazienki. Po prostu zwyczajnie bałam się spojrzeć w lustro. To po prostu była trauma dla mnie. Ja się bałam spojrzeć w lustro, bo nie wiedziałam, co kolejnego tam zastanę, co kolejnego zobaczę, bo to się, jak już wspomniałam, intensyfikowało, to narastało. Więc tak, tutaj najpierw szukałam pomocy u lekarzy, tak jak wiecie już, i ponieważ tamtej pomocy nie otrzymałam, zaczęłam szukać informacji wszędzie, gdzie mogłam. Rozmawiałam z różnymi ludźmi, pisałam do wielu osób. Gdzieś znajdowałam jakąś na przykład informację, która by wskazywała, że ktoś miał objawy podobne do moich. No więc ja próbowałam kontaktu z tą osobą na zasadzie uzyskania jakiejś informacji. I tutaj muszę podkreślić, że wówczas jeszcze to trwało cały czas poszukiwanie. Wtedy jeszcze nie oddzielałam tego, że to są same te obrzęki. Towarzyszą czemu innemu, natomiast te pozostałe dolegliwości, które dotyczyły mojego oka, oczodołu, szczęki, skroni, ucha, całej głowy, głównie jej prawej strony, że to dotyczy czego innego, bo tutaj w tym momencie nam się na samym końcu podzielą. Te same dolegliwości się podzielą na dwa bardzo różne tematy, czyli zęby i pasożyty, ale wtedy jeszcze to była dla mnie jedna taka zwarta całość. Zdjęcia tych yy, dziwnych dołków również próbowałam, wklejałam do internetu i szukałam, czytałam, wertowałam, jakieś filmiki oglądałam. I co zauważyłam, że ta cała encyklopedyczna wiedza jest po prostu zwyczajnie gównowarta. To znaczy, tam nie ma nic normalnego takiego dotyczącego mnie jako człowieka, w sensie wklepuję mm, wujka Google'a jakieś hasło i dostaję. Suchy tekst, który tak naprawdę jest po prostu tylko taki, jakby to powiedzieć, wiecie, to jest tylko jakaś po prostu regułka opracowana przez kogoś. I w wielu, wielu moich dolegliwościach i chorobach i tych sytuacjach, które mnie dotknęły, miałam wrażenie, że ktoś, kto to pisał, kompletnie nie rozmawiał z osobami które na to właśnie chorują, którym to dolega, że ten ktoś, kto to hasło mm, formułował, tą regułkę, że nie ma zupełnie nic wspólnego z tym, o czym pisał, że on w ogóle nie ma pojęcia, o czym pisze, bo te objawy, moje na przykład, były zupełnie inne od tego, tego co przeczytałam w internecie. Nawet same informacje na temat leczenia to jest po prostu jakaś paranoja, ale o leczeniu później troszeczkę powiem, to mam nadzieję, że będziecie mieli takie jakby większe zrozumienie dla mnie, dlaczego tak, no tak tutaj wyrażam się na temat wiedzy zawartej w internecie. Gdzie ja trafiłam? Trafiłam na różne fora i trafiłam na strony, które zrzeszają lekarzy. Lekarze i pacjentów są takie portale, gdzie można wysłać informacje, zapytanie, hasło jakieś tam wrzucić, i tam odzywają się lekarze z różnych dziedzin. To są lekarze z całej Polski, w związku z tym no, jest nadzieja, że gdzieś ktoś coś podpowie. Są również takie płatne opcje, gdzie na przykład można szerzej opisać swój problem i na przykład zamieścić zdjęcia, więc ja zamieszczałam zdjęcia. Płaciłam i tutaj nie skłamie się, powiem, że mój post na tych portalach był chyba jedynym, który po prostu zostawał totalnie bez żadnego odzewu. Kompletnie nic. Żaden z lekarzy, tam który spojrzał na to, nie miał zielonego pojęcia najwidoczniej w ogóle, co mi zasugerować. Yy, ja należę też do osób cierpiących na fibromialgię. <grytanie> tutaj sama się do siebie śmieję, ale wiecie, to jest kolejny temat, yy, Rzeka. Wiele tych tematów rzek. U mnie to po prostu wszystkie rzeki sprowadzają się aż do takiego wielkiego oceanu. I ja y, jestem no, nieszczęśliwą posiadaczką tej choroby. Ona się u mnie uaktywniła na skutek y, różnych błędów przy porodzie mojego synka. Na skutek szoku porodowego to było 24 lata temu. Więc ja generalnie jestem takim wiecie, kłębkim nieszczęść. Mówi się często, że nieszczęścia chodzą parami. No u mnie można by było powiedzieć, że u mnie chodzą całą grupą przedszkolną za ręce. W każdym bądź razie na grupie fibromialgi tam się dzielą osoby swoimi doświadczeniami. Jeżeli chodzi o fibromialgię, to jest choroba. Która jest jedną wielką tajemnicą. Ona nie została jakby do końca zbadana. Nigdy nie wiadomo, jakie mogą być jeszcze jej objawy. Nikt nie jest w stanie stwierdzić na 100%, z czego, z czego ona jakby się w ogóle wzięła, co ją wywołuje, są jakieś podejrzenia. W każdym razie to nadal jest jeszcze taka jedna wielka zagadka. I tam wiele osób wrzuca różne właśnie informacje z informacją, że to jest właśnie efektem fibromialki. Ja tam wrzuciłam takie zdjęcie, no bo po prostu skoro szukałam, gdzie mogę, no to szukałam, gdzie mogę, więc, więc tam też miałam taką możliwość, mogłam, dlatego zapytałam, odpowiedziały mi tam trzy panie i tu a, m, oczywiście wszystkie trzy panie, m, które miały podobne właśnie objawy i jedna z pań nawet napisała, że po prostu jej się te objawy zwiększały, zwiększały, aż wreszcie zupełnie przestały znikać, to nie było dla mnie pocieszające, bynajmniej. Natomiast y, wszystkie te panie właśnie miały to przez lekarzy jakby stwierdzone, że to jest objaw fibromialgi. Y, ponieważ to jest taka choroba jak powiedzmy. Nie wiem, depresja, borelioza albo aktualna, y znaczy może już nie aktualna, ale ostatnia nasza choroba celebrytka, jeżeli powiecie, że macie jakąś tam dolegliwość dziwną, której lekarzowi się po prostu zwyczajnie nie chce diagnozować w jakikolwiek indywidualny sposób i dopiero po wykluczeniu wszelkich innych możliwości wrzucić ją do worka z tą właśnie jedną chorobą, którą macie, którą przechodzicie lub przechodziliście. No to po prostu stwierdź że to jest objaw właśnie tego. I tak jest z fibromialgią. Po prostu. Osoba chora na fibromialgię mówi lekarzowi o jakiejś tam dolegliwości, no to oczywiście, jak ma pani fibromialgię, no to po prostu no to, to jest objaw fibromialgii. Tu się w ogóle nie ma czemu dziwić. Ja szydzę teraz, owszem, ale yy, jeżeli w ogóle chodzi o doświadczenia takie yy, dotyczące spraw zdrowotnych, to powiem szczerze, że chyba bym mogła siedzieć w pierwszej loży szyderców, dlatego że... Yy, Mogłabym po prostu tutaj opowiadać y, o tym wyłącznie humorystyczny sposób, ale teraz jeszcze nie jest mi za bardzo do śmiechu. To jeszcze jednak nadal, nadal jestem w temacie, ale być może przyjdzie taki czas, że tak bardziej humorystycznie będę mogła o tym mówić. Yy, w każdym bądź razie niekompetencja lekarzy, z jaką miałam do czynienia, z jaką się musiałam skonfrontować, i niestety nadal się też konfrontuję, ale ta ignorancja ich i po prostu ta właśnie niewiedza, i brak kompetencji y, dla mnie są po prostu niewiarygodne. Zresztą widziałam w komentarzach, że dla wielu z Was również. W każdym bądź razie, no ja nie jestem taką osobą, ze mną nie jest tak łatwo, czyli nikt nie będzie, <laughs> nie zbędzie mnie hasłam, że to jest fibromialgia. Zaczęłam czytać fora. Fora to jest jeszcze coś troszkę innego niż grupy. Yy, fora w internecie, to tam piszą ludzie z całego świata. I ja zaczęłam szukać wątków pod hasłem obrzęk czoła, obrzęk głowy, obrzęki naczynia ruchowe, po prostu. Klepałam już, że tak powiem, wszystko, co mi przyszło do głowy. Dniami i nocami wertowałam internet, szukałam. Rzuciła mi się w oczy jedna odpowiedź, i jedna dziewczyna odpowiadała drugiej o jakichś tu zupełnie innych chorobach to było innych dolegliwościach i tak dalej. W każdym razie jedna z tych dziewczyn właśnie zapytywała o obrzęki na czole, że coś też coś takiego ma, i ta druga jej właśnie odpowiedziała, że to są, mogą być, o, że mogą to być objawy glisty ludzkiej. Pamiętam reakcję tej dziewczyny, jak przeczytałam. Napisała, że ona sobie nawet nie może wyobrazić, że może mieć w sobie jakieś żywe stworzenie, no i ogólnie generalnie panika. I pamiętam też swoją wtedy reakcję. Po prostu no, myślałam, że zemdlaje należąco, bo ja głównie w nocy szukałam tych informacji. A noc, noc po prostu nakręca nas. Noc powoduje, że. Nasze lęki, takie potwory nocne po prostu ożywają. I wiecie w ogóle, jak to jest z takimi sprawami, jak to jest w ogóle z robakami, że tak powiem, tak to ogólnie określę? No bo pasożyty to są jednak robale. Jakby to obrzydliwe nie zabrzmiało, ale taka jest prawda. Yy, to jest tak, że jak ktoś ci na przykład powie, że w tym pomieszczeniu bo przed momentem pająk albo jakiś inny robal, to po prostu zaczynasz się drapać zaczynasz to odczuwać, bo po prostu somatycznie twój organizm jest w stanie wywołać takie yy, automatycznie rzeczywiście objawy swędzenia. Ciebie fizy ty fizycznie odczuwasz to swędzenie, czujesz, drapiesz się wszędzie i tak się to nakręca. Za chwilę cię zaczyna całe ciało swędzić, drapać i tak dalej. Ja pamiętam, że na skutek tego wpisu zalała mnie totalnie zimna fala potu, totalny lęk i po prostu no, myślałam, że wyjdę z siebie, oprócz tego, że ja wszędzie zaczułam, zaczęłam już coś w sobie czuć. Ale w tamtym w tym czasie było też tak, że ja już miałam bardzo mocno zaawansowaną nerwicę lękową. Kolejny temat, o który, który mogę poruszyć w innym podcaście ewentualnie. Więc u mnie wówczas każda negatywna informacja lub jakakolwiek taka niepokojąca, dająca jakąś możliwość kiepskiej diagnozy, ona u mnie po prostu wywoływała ataki paniki. Ja szukałam, tak jak już wspomniałam, dnie i noce, wertowałam z nadzieją, że gdzieś coś tam znajdę. Jak znalazłam taką informację, to tutaj w tym momencie, jakby moja, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że moja nadzieja po prostu, mm, że straciłam nadzieję. Nie, nie straciłam nadziei, ale wiecie, nagle to się stało takie dziwne dla mnie, że ja znalazłam taką informację, że ja poszukiwałam z nadzieją, że znajdę diagnozę, że, że uda mi się do niej dotrzeć, że uda mi się zdiagnozować, że ja znajdę przyczynę. Ale ja nie spodziewałam się takiej przyczyny. Więc yy, szczerze mówię, że ja po prostu olałam to nieco ten temat. Na zasadzie to jest bardzo brzydkie wyrażenie, ale nie mogę tego inaczej określić. Starałam się udawać, że mnie ten temat nie dotyczy, może tak. Czyli to jest na takiej zasadzie, jak czasami widzimy, że się gdzieś komuś coś dzieje. I później, później pada pytanie, no ale nikt nie widział i nagle się okazuje, że nie no, widzieli wszyscy, tylko udawali, woleli nie widzieć, o tak się mówi, woleli nie widzieć, więc ja wolałam udawać, że ten temat mnie nie dotyczy. W tamtym czasie też objawy mojego organizmu po prostu eskalowały w bardzo dziwnym kierunku. Ostatnio właśnie mówiłam o tych objawach różnych ze strony głowy, które finalnie okazały się wynikiem problemów z zębami, ale pojawiły się też również inne u mnie objawy. I to były totalnie nietypowe i niecharakterystyczne dla pasożytów. Ja, wiecie, nie miałam objawów opisywanych w internecie, czyli nie wiem, biegunki, nudności. Ja miałam takie gastryczne różne objawy, ale to był efekt nerwicy. Ja nie schudłam nagle w spektakularny sposób, bo po prostu ja wtedy już i tak byłam wychudzona po leczeniu przetoki i trzech miesiącach diety płynnej. Natomiast ja nie, nie, nagle, nie zaczęły mi, wiecie, nagle włosy wypadać, yy, skóra yy, po prostu przybierać jakiś taki yy, dziwny kolor. Po prostu te spektakularne objawy u mnie po prostu nie miały yy, miejsca, ich po prostu nie było. Objawy w moim organizmie, które wcześniej przypisywałam ja albo inni lekarze innym dolegliwościom, w rezultacie one okazały się być objawami pasożytów, i teraz wymieniam te, które ja miałam. I. Yy... Tak, z bardzo dużą uważnością, wysłuchajcie, jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, bo moje objawy były naprawdę totalnie nietypowe i na podstawie wiedzy, którą już teraz posiadam, wiem, dlaczego akurat ten objaw może zaistnieć w przypadku glisty. Więc tak, pierwszym z tych objawów, no to oczywiście były te obrzęki tkanek na moim czole i na skroniach. Ten objaw. Pojawia się niezwykle rzadko przy okazji glistnicy, glistnicy, bodajże tak to się nazywa, bo są jeszcze inne gatunki jakby takich glistników. Nie wiem, jakoś tam ogólnie no, w moim przypadku glisty ludzkiej. Ja miałam również ataki kaszlu. Miałam takie napadowe ataki kaszlu i drapanie w gardle. I to głównie było w nocy, dlatego że po prostu w pozycji leżącej. Yy, drapało mnie w gardle, ale to nie był ból gardła, to nie był żaden refluks, to nie było nic, że mogło mi jakieś, nie wiem, okruszki wpaść. Ja mogłam się wówczas napić, mogłam coś przegryźć, że tak powiem, mi to nie przechodziło. Po prostu te ataki kaszu, takie napadowe, pojawiały się bardzo często, a z czasem to już taki w zasadzie był chroniczny stan. Yy, I już od razu mówię, dlaczego tak się dzieje dlatego, że po prostu. No, teraz wchodzę na taki y, grząski grunt dla mnie, bo, y, bo w ogóle do tego tematu podchodzę już trzeci raz do nagrywania jego. Dlatego tylko i wyłącznie, że po prostu no, ja jestem dosyć słaba nadal psychicznie i to, że mówię tutaj ze śmiechem y, czasami niektóre te rzeczy, to też bywa tak, że to jest taki śmiech trochę nerwowy, trochę śmiech rozładowujący te moje emocje, ale po prostu y, są pewne. Rzeczy, które przeżywamy i które później zostają w naszym organizmie do tego stopnia, że nasza głowa sobie potem może wygenerować jakby te odczucia, które wówczas mieliśmy i tak to się dzieje u mnie. No i zwyczajnie w tej chwili, na przykład, ja do Was tutaj mówię i właśnie już czuję, jak zalewa mnie lęk, ale ja sobie z tym jakoś tutaj poradzę, tylko stąd też być może taka moja, mam nadzieję, że klarownie staram się wypowiadać, żebyście to wszystko jakby mieli jak najbardziej, tak wiecie, klarownie podane. Te informacje. Jakiekolwiek takie niedomówienia, moje gdzieś tam zacięcie się albo zawieszenie nagle, yy, bierzcie tutaj, miejcie tolerancję dlatego. Otóż ataki kaszlu yy, pojawiają się na skutek tego, że po prostu yy, listy robaki, pasożyty, ruszają się w naszym ciele. Yy, w momencie, kiedy organizm ciało jest w stanie spoczynku. One się ruszają i następuje drganie, a to drganie, drganie w żyłach, drganie w mięśniach. Te drgania powodują właśnie takie drapania, bo pasożyty chcą się wydostać po prostu zwyczajnie z, z naszego ciała, z waszego ciała, chcą się wydostać różnymi dziurami w ciele. Więc automatycznie chciałyby się też wydostać przez usta. I to jest teraz przeraźliwe, co mówię. I naprawdę uwierzcie mi, że teraz ja zachowuję i tak bardzo, bardzo duży spokój, mimo tego, że mi się robi na naprzemiennie zimno i gorąco. Yy, bardzo mówię to spokojnie w stosunku do tego, jak yy, ja to odczuwałam i jak dowiedziałam się, że właśnie to są objawy tego. Bo później wyobraźcie sobie sytuację, kiedy ja się dowiaduję, że to są ataki kaszu powodowane tym, że glista by chciała sobie wyjść. No i jak potem, yy, jak potem się położyć? Jak zamknąć oczy i próbować spać? No nie da się. Kolejne objawy to były pokrzywki, różnego rodzaju plamy na ciele, wysypki, plamy czerwone, które się pojawiały na przykład i znikały za, dosłownie za pół godziny na przykład, lub pokrzywki na całym ciele, które wymagały zażycia sterydów. To z kolei na skutek tego, że o, oczywiście w pierwszym momencie to zostało u mnie przypisane nietolerancji histaminy. Nietolerancja histaminu u mnie właśnie wdała się między innymi na skutek dysbiozy jelit. Natomiast yy, takie właśnie ma też objawy nietolerancji histaminy. Natomiast u mnie to wtedy zostało tak przypisane temu, a w rezultacie okazało się, że były to objawy właśnie pasożytów, ponieważ pasożyty wyrzucają toksyny w naszym organizmie, które alergizują. I mnie zaczęło alergizować nagle wszystko, czyli na przykład, a mnie jeszcze podkreśla osobę, która nigdy nie miała żadnej alergii kompletnie na nic, na nic. Mnie zaczęły alergizować wszystkie leki. Dzisiaj mogłam coś zażyć, jutro już nie mogłam. Nie wiem, zażyłam zwykły i buprom na ból głowy, i następne po, po dosłownie kilku chwilach po prostu moje, moje ciało było całe w pokrzywce, wylądowałam na sorze. Yy, dzisiaj mogłam coś zjeść, jutro się okazało, że to mnie alergizuje. Dzisiaj mogłam, yy, nie wiem, wykąpać się na przykład w, w takim płonie, a następnego dnia używałam już kremu Nivea. Wyłącznie yy, kremu, który yy, nie ma żadnych szans, żeby on alergizował. Dlatego te objawy alergii pojawiały się po prostu zupełnie nie, niezapowiedzianie, niespodziewanie. W każdym momencie mogły się pojawić dosłownie na wszystko. Objawem, który mnie bardzo niepokoił już wcześniej. Ale był to objaw, który był przypisywany również nerwicy. Później zaczął być przypisywany ewentualnej menopauzie. To zostało w badaniach wykluczone. Potem się obie, pokazały jakieś tam, powiedzmy kolejne teorie się pojawiły, jak białaczka, albo chłoniak. To są nocne poty. Ja się budziłam w nocy dwu-, trzykrotnie i tutaj nie skłamię, że powiem, że ja się budziłam po prostu mokra, jakbym wyszła właśnie z kąpieli, dosłownie. Dlatego, że ja w nocy, czasami właśnie bywało tak, że i trzykrotnie po prostu przebierałam całą pościel, oprócz tego, że ja po prostu musiałam automatycznie się cała po prostu przebrać i, i wysuszyć, przebierałam całą pościel, bo wszystko było mokre, to były nocne poty. Później okazało się, że to właśnie może być jeden z objawów, również glisty. Pojawiła się u mnie polineuropatia obwodowa. Jeżeli ktoś miał polineuropatię obwodową, to wie, jak się to odczuwa. Jeżeli ktoś nie miał, to mu będzie ciężko sobie wyobrazić. Ja mogę to spróbować opisać w ten sposób, że od czubków palców u stóp do czubków palców dłoni, poczubek głowy, przechodziły moje ciało prądy. Te prądy po prostu przechodziły w różnym momencie, ale były tak to jest tak niepokojące uczucie, tak po prostu dosłownie, jakby was prąd raził, i nie jesteście w stanie z tym zrobić kompletnie nic. Na to nie można wziąć leku przeciwbólowego, na to nie można wziąć, nie wiem, czegoś antyhistaminowego, nie można tego yy, po prostu, no nie, nie wiem, zmiana pozycji nie zmieni tego, po prostu to, że wstaniecie, rozruszacie się, nic z tego nie zmieni. Po prostu te prądy przechodzą i przechodzą. U mnie ta polineuropatia stała się yy, w pewnym momencie, stała się stanem chronicznym, czyli miałam to cały czas i zażywałam tylko coraz większe ilości leków, żeby nie zwariować, czyli leków uspokajających. Polineuropatia obwodowa, jako objaw pasożytów u mnie, czyli pasożyty uszkodziły u mnie nerwy. Do tego momentu, do dnia dzisiejszego, jeszcze nie wiem, które nerwy zostały uległy uszkodzeniu, dlatego że to jest dość skomplikowane badanie. Jest też ono bardzo kosztowne i tutaj nawet za sugestią lekarza wiem, żeby jeszcze poczekać dopiero, jakie będą tam końcowe konsekwencje, więc jeszcze czekam, zanim zrobię badania w tym kierunku. U mnie bardzo się zintensyfikowały lęki. Lęki przy nerwicy lękowej, no to jest jak woda na młyn dla wszystkich lekarzy, czyli jest to oczywiste, że to jest, proszę panią, nerwica i najlepiej w takim stanie by się było położyć do szpitala psychiatrycznego. Ja nie miałam w ogóle takiej świadomości, że lęki mogą być spowodowane również pasożytami w naszym organizmie. Dlaczego? Dlatego, że pasożyty, oprócz tego, że wyrzucają toksyny, które nagromadzą, to jeszcze poruszają się, a jak się poruszają w naszym organizmie, to z naszą głową dzieją się różne rzeczy. Mamy wrażenie, że zwariujemy, mamy objawy neurologiczne, po prostu zwyczajnie nasz organizm samoistnie wpada w panikę. Nie wie, co się dzieje. To są rzeczy, które nie są normalnym stanem dla naszego organizmu. I co najważniejsze, u mnie się pojawiły drgania pod skórą. Co zostało automatycznie wrzucone na karp zaburzeń elektrolitowych, które mam, lub boreliozy, którą też mam. Więc y, te drgania zostały automatycznie przypisane do tego i w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast ja cały czas wiedziałam, że pod moją skórą coś chodzi. I teraz możecie nie dowierzać temu co mówię i w ogóle nie będę zaskoczona, jeżeli nie będziecie dowierzali, bo sama bym prawdopodobnie komuś nie dowierzała. Ale ja naprawdę, naprawdę miałam odczucie, ja czułam, że pod moją skórą coś się przemieszcza, że coś się rusza, drgania pod skórą były nawet widoczne czasami, takie jakby drgania mięśni. No, ale wiecie, no to wtedy bardzo łatwo można zwalić, a to spadek magnezu, jakieś skurcze takie rzeczy. To, to, jest, to nie jest nic nienormalnego. Otóż u mnie to było nienormalne, bo ja czułam, że pod moją skórą coś po prostu łazi. Nagle szarpania, nie wiem, w okolicach łydki, na ramieniu, na szyi, po prostu drgania. I to z tego, co już teraz wiem, to też były objawy tego, że po prostu pasożyty się ruszały. Temu wszystkiemu zaczęła się przyglądać moja pani dietetyczka, dlatego tutaj o tym teraz mówię tak szczegółowo, bo chcę powiedzieć, kto mnie zdiagnozował. Pani Bożenka, pani dietetyczka z Krakowa, mogę tak jedynie powiedzieć, najlepsza dietetyczka Ever. Nie spotkałam się nigdy z osobą, która by przeprowadziła podczas pierwszej wizyty mojej z powodu diety, po prostu którą chciałam, chciałam jakby powiedzmy przekonać się, czy dieta, którą mam. Ja jakiejś specjalnej diety nie stosowałam. Ja to raczej bym nazwała sposób mój odżywiania się na co dzień. Czy to jest dobre dla mojego organizmu, czy ja w tym stanie powinnam coś zmienić, żeby go się wzmocnić, żeby wzmocnić głowę, wzmocnić ciało. I pani Bożenka przeprowadziła ze mną tak szczegółowy wywiad, że żaden lekarz nie przeprowadził ze mną takiego wywiadu. Natomiast od razu przy pierwszej wizycie zasugerowała mi badania pod kątem insulinooporności, nietolerancji histaminy, SIBO i pasożytów. No tutaj yy, ja dosyć sceptycznie nadal mimo wszystko podchodziłam do tych pasożytów, bo mimo tego, że powiedziałam, że u mnie eskalowały te objawy w tym dziwnym kierunku i te wszystkie objawy miałam, to tak jak już też wspomniałam, każdy z nich był przypisywany innej mojej dolegliwości. No i to wszystko jakby składałoby się w całość, prawda? Czyli mam te dolegliwości, Mam tą chorobę, no to to wszystko się zgadza. Natomiast pani Bożenka uparła się nieładnie, tutaj powiem, żebym zrobiła badania. Podczas moich poszukiwań, wiecie jak to wygląda? Poszukujemy w miejscach najpierw dla nas oczywistych, później zaczynamy, w rezultacie jesteśmy tak zdeterminowani, jeżeli nie znajdujemy odpowiedzi i pomocy, że chwytamy się każdej jakiejś możliwej gdzieś tam nitki, każdej takiej no, tonącej brzotwy się chwyta. Czyli nawet jeżeli do czegoś podchodzimy sceptycznie, nie wierzymy do końca, to i tak spróbujemy, no już co mi zależy. Więc ja w międzyczasie y, wykonałam dwa biorezonanse a w dwóch różnych miejscach. Przepraszam, popijam sobie tutaj kawę. Yy, do biorezonansu od razu mówię, że ja podchodzę sceptycznie, ale nie dlatego, że ja po prostu podchodzę sceptycznie do niekonwencjonalnych metod leczenia. Ja w ogóle podchodzę sceptycznie do mm, różnych rzeczy, które jakby są dla mnie takie, wiecie, nie są takie dla mnie stuprocentowe. Podchodziłam, a może tak, bo to się zmieniło. Tak, żeby było tak sprawiedliwie, uczciwie, to to muszę powiedzieć, to się zmieniło. I na końcu tam powiem, na jak to się zmieniło u mnie. Natomiast wówczas podchodziłam sceptycznie do biorezonansu. No już nieważne dlaczego. W każdym razie najpierw wykonałam biorezonans w jednym miejscu u pani, która zarówno mnie, jak i mojego syna, jak i moją synową zdiagnozowała wszystkich nastroje dokładnie w taki sam sposób. Wszyscy troje mieliśmy te same choroby, objawy, yy, znaczy jakieś tam, przepraszam, nie objawy, choroby, niedobory, uczulenia i to wszystko. Wszyscy dostaliśmy takie same zalecenia, także to sprawiło na mnie tylko takie wrażenie, że jeszcze bardziej nie wierzyłam. Ale po rozmowie z moją znajomą, która, jak się okazało, no widzicie, to jest tak, że człowiek ma do czynienia z inną osobą, gdzie zupełnie nie ma wyobrażenia, że tej osobie się coś dzieje, no bo takich chorób ciężkich bardzo często nie widać. Ich po prostu nie widać. I to jest najgorsze, co może być. Paradoks jest taki, prawda? Bo ktoś może powiedzieć, jak to najgorsze? Wolisz, żeby było widać, że jesteś chora? Tak. Wolałabym, żeby wówczas było widać, że jestem chora, bo przynajmniej być może ktoś by mi w to uwierzył. Natomiast jeżeli ktoś nie widzi, że nie wiem, nogi ci przed chwilą nie urwało, albo po prostu nie wiem, nie, nie paruje ci z uszu, że, bo ci tak ciśnienie nie skoczyło, to nie wierzy, że coś tobie jest. Jeżeli chodzisz, yy, poruszasz się, uśmiechniesz się już nie daj Boże, to to już w ogóle na pewno nie jesteś chora. I w ogóle ściemniasz, kłamiesz, mm, nie wiem, chcesz manipulować yy, otoczeniem, po prostu no takie zarzuty padają. Otóż znajoma, właśnie z którą się spotkałam zupełnie przypadkiem, i tak zaczęła dopytywać, bo mnie nie widać było długo, i tak dalej, opowiedziała mi swoją historię o boreliozie. Też była osobą, po której nie można było powiedzieć, że cokolwiek jej jest. Cierpiała bardzo, ponieważ miała boreliozę neurologiczną. I ona mnie skierowała do pani fitoterapeutki, do pani Ani, która właśnie również wykonywała biorezonans, ale no to to już była wyższa szkoła jazdy, że tak powiem. To była zupełnie inna półka tego biorezonansu. On oczywiście automatycznie był też dużo droższy, ale pani Ania była wykształconą fitoterapeutką, która miała niesamowitą wiedzę. I u niej w wynikach wyszły mi między innymi właśnie pasożyty. Według biorę tamtego właśnie miałam, yy, miałam jakby w wynikach listę ludzką przywrę wątrobową i lambię. Zamówiłam zioła, jeżeli chodzi o leczenie ziołami, zawsze miałam takie podejście mocno sceptyczne, mocno. Być może też dlatego, że u mnie tak zero-jedynkowo, że tak powiem, tak, czyli. Konkretnie bardzo. tak Ja w wielu kwestiach podchodzę do mm, życia tak jak mężczyzna. W <laughs> samym się mówi się, mężczyźni są bardzo merytoryczni i konkretni. To otóż ja, jeżeli chodzi o moje gadulstwo, nie jestem bynajmniej merytoryczna i konkretna. Ja jestem bardzo merytoryczna, jeżeli chodzi o leczenie. Czyli coś mi jest, lekarstwo, dziękuję, do widzenia. Um, nie wiem, mam zapalenie gardła, antybiotyk, dziękuję, do widzenia, przeciwbólowe i buprom. Sprawa załatwiona. Tak do ziół podchodzę, podchodziłam bardzo, bardzo z dużym takim dystansem. Ale ponieważ wtedy już zaczynałam bardzo mocno tracić wiarę w lekarzy i podchodzić yy, le delikatnie mówiąc, sceptycznie do lekarzy medycyny konwencjonalnej, to też z nadzieją zamówiłam zioła u pani Ani. To była jakaś taka specjalna mieszanka bardzo mocnych ziół. Przepraszam, jeżeli słychać, że robię takie cięcia, ale mam straszną chrypę i nie mogę się jej pozbyć. Udałam się do lekarza toksykologa z zestawem ziół, bo ja po prostu zwyczajnie brałam leki uspokajające. Psychotropy i okazało się, że to nie może być absolutnie, nie mogę jej zażywać tych ziół, ponieważ jedno wchodzi w konflikt z drugim. Także do, dość kiepsko mogłoby się to dla mnie skończyć. Dlatego też no, te zioła po prostu odłożyłam na półkę. No, i w sumie temat pasożytów troszkę też odłożyłam na półkę, bo ktoś tam się krzywił trochę, albo to na biorezonansie, no to nie ma czemu tutaj się, czym się sugerować, i tak dalej, i tak dalej. Także wtedy już przestałam w ogóle wierzyć komukolwiek. Natomiast nie przestałam wierzyć pani Bożence, bo ona po prostu no, była jedyną osobą, która do tej pory mnie pokierowała tak, że to, co ona stwierdziła, to się tak potwierdzało w badaniach, czyli potwierdziło się wszystko. No więc, ponieważ Pani Bożenka cały czas cisnęła mnie o te badania pod kątem pasożytów, no to stwierdziłam, że mimo tego biorezonansu, mimo tego, że tak trochę w to wierzę, trochę nie do końca wierzę, nie przejmuję się tym za bardzo, no to jednak wykonałam badania tam, gdzie ona mnie skierowała. Czyli skierowała mnie do laboratorium w Łodzi. Wiem, że mm, wysyłanie próbek, yy, to są próbki skału, wysyłanie próbek pod kątem pasożytów. Jest y, bardzo ryzykowne ze względu na fakt, że takie hura optymistyczne jest stwierdzenie, że 30% próbek w ogóle wykazuje pasożyty. W sensie, że w 30% przypadków można je, y, można je stwierdzić na podstawie próbek. W większości jednak nosiciele pasożytów nie są w stanie tego stwierdzić, dlatego że to jest wielkie szczęście, żeby w tej próbce coś akurat wtedy było w tym momencie. Ja jednak wykonałam te badania. Y, powtarzam, laboratorium w łodzi to jest, które podobno jeżeli ma coś znaleźć, to znajdzie. No i tak czekałam na te wyniki, czekałam i w sumie y, czekałam z takim samym y, dystansem, z jakim wykonywałam w ogóle to badanie, całe. No i wyniki przyszły, no i jakież było moje zaskoczenie, mogę tak powiedzieć, jak okazało się, że jednak są pozytywne, czyli jestem jednak nosicielem pasożytów. Mało tego, ja miałam w próbkach wykryte jaja. Listy ludzkie. W związku z tym to już świadczyłoby o tym, że w moim organizmie one już są dosyć mocno zadomowione. Jest ich już dość sporo. Można w internecie poczytać, to jest akurat chyba prawdziwa informacja. Wiele takich źródeł to mówi o tym, ile mm, tysięcy jaj na dobę. Potrafią złożyć dorosłe osobniki w naszym ciele. A poza, a poza tym, no, w moim ciele to środowisko było dla nich bardzo sprzyjające, w związku z tym, po prostu prawdopodobnie były gdzie mogły być tylko. Yy. No, jakby od tego momentu, no to tej informacji, no to pierwsze co oczywiście, wykonałam telefon do pani Bożenki. Która mnie wsparła informacją i to wiedziałam o tym doskonale, że jeżeli mam gdzieś szukać informacji na temat leczenia, to, to w, te, w tym momencie już tylko u niej. I y, od pani Bożenki miałam y, kontakt do lekarza w Warszawie. W zasadzie to chyba do jedynego lekarza, do którego powinno się trafić, do którego pod, życzę trafić każdemu, kto ma ten problem. Y, natomiast do tego lekarza to nie jest pocieszające. Wtedy dla mnie bardzo było to takie. Wręcz y, ja historycznie podeszłam wtedy do sprawy. Jest to nawet dla mnie rzeczą oczywistą, że dowiadując się, że mam takie, y, takie pasożyty w swoim ciele, jak one wyglądają, bo już zgłębiłam temat, jakie one mogą osiągać długości, gdzie się mogą znajdować, że to one jednak są odpowiedzialne za to moje poruszanie się pod skórą, y, że to one sobie tam łażą i degradują mój organizm od środka no to po prostu ja zwyczajnie byłam w histerii. To tutaj mój stan był totalnie chronicznie histeryczny i ja po prostu próbowałam się dostać do tego lekarza, do którego, jak się okazało, przychodzi po około 200 maili dziennie, dostaje, przychodnia dostaje po około 200 telefonów dziennie i wszyscy próbują się do niego dostać lub skonsultować z nim już leczenie jakieś tam powiedzmy rozpoczęte. Natomiast pan doktor czasami przejmuje raz w miesiącu, bo lata po świecie i uczy innych lekarzy, jak mają leczyć. Wizyta u jakiegokolwiek innego parazytologa po prostu nie miałaby najmniejszego sensu, ponieważ to, co pisze się w internecie na temat leczenia, to jest znowu jedna wielka bójda. No bo co się pisze w internecie? W internecie jest informacja, jeżeli sobie wklepiecie na przykład glista ludzka, no to jest informacja, że raz się dostaje, zażywa lek, jest podana nazwa tego leku i za dwa tygodnie się przyjmuje dawkę przypominającą i jesteśmy wyleczeni, hura. A to tak właśnie nie jest. To w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. Nawet po prostu nie wiem, jak mam porównać po prostu tą bójdę internetową do tego, jak to się ma w rzeczywistości. W każdym razie przechodząc do leczenia, cudem udało mi się jakby dostać do lekarza, do pana doktora w Warszawie który jest z wykształcenia i parazytologiem, ale mało tego, jest również z wykształcenia fitoterapeutą i wykłada na studiach tą fitoterapię również. W związku z tym doskonale zna się na ziołach. Wie, co z czym można łączyć. I to są, tak jak wspomniałam, już najlepsze ręce, w jakie można trafić, dlatego że żaden inny lekarz w Polsce, przynajmniej jest lekarze, o których ja udało mi się dowiedzieć, że nie ma lekarza, który by leczył według takiego protokołu. I y, ja po prostu no, dziękuję pani Bożence, że do niego trafiłam. Jeżeli mamy pasożyty i chcemy je wyleczyć skutecznie, to życzę każdemu z was, kto takie nie, nie daj Boże, ale będzie miał, żeby właśnie leczył się u tego lekarza. Y, jak wyglądało leczenie moje? I tutaj nie chcę się rozgadywać na temat wielkiej mądrości tego leczenia, ponieważ to było określone przez tego pana doktora. Protokół mojego leczenia był wyglądał następująco. To, co ja zażywałam, i to nie jest porada medyczna, to jest tylko wymienienie tutaj leków i środków, które ja stosowałam. Miałam zaleconą Poselę, to jest i i Vermox. To są dwa bardzo, bardzo mocne leki, które zażywałam w bardzo dużych dawkach rotacyjnie, czyli. Pierwszy etap leczenia to była posela w dużych dawkach, yy, później była przerwa, później za kilka dni znowu był Vermox, później znowu posela, później znowu Vermox. Moje leczenie w ten sposób trwało 6 tygodni. Yy, na samych lekach się nie kończyło. Miałam do tego bardzo duże ilości detoksów, i tutaj zaskoczenie yy, to, to były detoksy ziołowe. Wyciągi ziołowe. Yy, Mieszanki takie wyciągów ziołowych, które działały bardzo mocno detoksykacyjnie na mój organizm. Zaraz powiem dlaczego. Tych detoksów było kilka. Było kilka probiotyków, były osłony, które miały zabezpieczać moją wątrobę, żołądek, trzustkę, były osłony, które miały zabezpieczać moje jelita. Była radykalna dieta, czyli totalnie zero jakiegokolwiek cukru prostego. Oprócz tego oczywiście yy, owoce tutaj również trzeba bardzo mocno ograniczyć, ponieważ owoce również zawierają cukry, którymi się żywią pasożyty. Yy, nabiał to wszystko, yy, tak jak mówię, no, radykalna dieta. I teraz yy, dlaczego detoksy, probiotyki, osłony i tak dalej? Otóż dlatego, że w momencie, kiedy trujemy. Żywe organizmy, które znajdują się w naszym żywym organizmie, to automatycznie nasz organizm też się truje. Jeżeli pasożyt nie poddaje się lekom typu np. antybiotyk lub steryt, na przykład jakaś inna chemia, no to to naprawdę musi być mocna trucizna, żeby tego pasożyta wymiotła z naszego organizmu. I ja, właśnie stosując te mocne yy, trucizny, musiałam zażywać również mocne detoksy, ponieważ pasożyt, który się truje, paraliżuje go, i on po prostu wyrzuca z siebie toksyny, które do tej pory w sobie zgromadził. Wyrzucając te toksyny, one trafiają do naszego organizmu, między innymi do mózgu, gdzie zaczyna się. Yy, Nasza głowa po prostu wariuje. Dostajemy objawy neurologiczne i teraz tutaj już przeszłam przeszłam już tutaj jakby do objawów y, jakie miałam podczas leczenia. W każdym bądź razie to co chcę na pewno powiedzieć, leczenie pasożytów to jest trudne leczenie i bardzo y, nie, wiem, nie wiem jak to określić, y, nieprzyjemne jest każde leczenie. Trudnych jest bardzo wiele różnych leczeń. To leczenie, y, ja mogę powiedzieć, że jest traumatyczne i ja nie wyolbrzymiam teraz tego i nie chcę y, tutaj, wiecie, jakoś y, powiedzmy, nie chcę tego problemu, znaczy. Nie chcę tego faktu, tych objawów, które są podczas leczenia wyolbrzymiać, dlatego żeby tutaj jakieś dramaturgi nadawać swojemu leczeniu i akurat przypisywać swojej osobie takie dramaturgie. Nie, ja po prostu chcę wam opisać tak uczciwie, jak wyglądało leczenie. Nie jest to tak, że po prostu zażywamy sobie leki, potem możemy sobie usiąść, kawkę wypić i pójść na zakupy. Przez 6 tygodni ja nie wychodziłam w ogóle z domu. Po pierwsze, dlatego, że leki i wszystkie środki miałam tak rozpisane, że dokładnie to mogę powiedzieć, po prostu długo pracowałam nad grafikiem. Dokładnie musiałam wstawać o godzinie 5.30, żeby zażyć już pierwszą z tych rzeczy, a o godzinie 23 kończyłam zażywanie, więc ja cały dzień byłam przywiązana do domu poprzez. Yy, zażywanie kolejnych środków i leków, które musiały mieć konkretne przerwy pomiędzy ich zastosowaniem, które musiały mieć konkretne przerwy pomiędzy jedzeniem. Pomiędzy tym, pomiędzy tym, pomiędzy tym nie mogły ze sobą absolutnie kolidować, żeby jedno się wchłonęło, nie wolno było zażyć w tym czasie drugiego, żeby jedno na przykład powiedzmy zadziałało jak powinno, czy powinno zachować taką odległość czasową od innego. To było naprawdę takie dosyć absorbujące, to jest po pierwsze, ale to, że jest absorbujące leczenie, to nie jest jakieś wyrzeczenie, dlatego że jeżeli leczenie ma pomóc, no to niech nas absorbuje, trudno. To leczenie było po prostu traumatyczne, jeżeli chodzi o objawy, jakich po prostu doznaje się podczas zatruwania pasożytów w swoim organizmie. Żywy robak w naszym ciele, jeżeli jest ich jeszcze wiele, wiecie jak wygląda zwykła dżdżownica. Glista ludzka jest podobna po prostu do dżdżownicy, z tym, że może być o wiele dłuższa. Jeżeli żywe glisty w waszym organizmie, które... W sporych ilościach posiadacie, mówię teraz o sobie, zaczynają nagle ruszać się, bo y, zaczynają one wpadać w jakąś historię, bo zaczynają czuć truciznę, która do niej zaczyna powoli docierać, i one próbują po prostu się ewakuować. One by chciały uciec, chciałyby po prostu się ratować. Więc mało tego, że wypuszczają toksyny, zaczynają się chyba, nie wiem, ja mam takie wrażenie i tak sobie to wizualizuję że zaczynają się w jakiś historyczny sposób wić i poruszać, dlatego, że w moim organizmie, w całym ciele, około pół godziny po zażyciu leków, zaczynało się mocne drgania i ruchy. I ja nie chcę Wam nawet tutaj jakby szczegółowo opisywać, mmm, jakie to było uczucie dla mojej głowy, dla mnie, bo nie jestem w stanie tego opisać. Mogę jedynie tylko powiedzieć tyle, że miałam wrażenie, że zwariuję za chwilę że musiałam sobie walnąć mocną y, dawkę psychotropów. Y, że każdorazowo lądowałam y, po rozpoczęciu każdego z tych leków lądowałam na sorze. Miałam bardzo wysokie tętno, miałam bardzo wysokie ciśnienie. Miałam przeraźliwe bóle głowy, lęki nie do opanowania. Y, totalną bezsilność przy tym wszystkim, bo jednak te leki były naprawdę bardzo mocne. No, i oczywiście do tego się też stosuje różne środki przeczyszczające itd., tak itd. Tak Więc nasz organizm podlega jeszcze, ulega jeszcze większej degradacji niż robiły to pasożyty. I taką też miałam informację od tego pana doktora, że po prostu po przeleczeniu pasożytów co najmniej przez pół roku będzie trwała regeneracja mojego organizmu, jeżeli chodzi o jelita. I to też bardzo musi być taka przemyślana. Y to wszystko, co potem, jak będę doprowadzała, organizm. Y żeby stanął na nogi, no to to musi być wszystko bardzo przemyślane i to musi być wszystko y, robione tak z głową, że tak powiem. Czyli po prostu no musimy o siebie bardzo mocno zadbać. Ja y, po, po zbyciu się pasożytów y, zażywałam probiotyki pod okiem dietetyka. Gdzieś tam z Niemiec sobie nawet ściągałam różne, bo niedostępne, nie wszystkie były dostępne na naszym rynku. Probiotyki zaczynając od jednoszczepowych, kończąc na wieloszczepowych, i tak poprzez, poprzez, poprzez różne. I jeżeli wiecie w ogóle cokolwiek na temat probiotyków, no to już będziecie tutaj rozumieli, o co mi chodzi. A w każdym bądź razie to leczenie było dla mnie po prostu jedną wielką traumą. I ja to uczucie poruszania się w ciele moim tych organizmów, innych, obcych. Pamiętam to teraz i szczerze nie życzę tego nikomu z Was. Także tak wyglądało leczenie. Jeżeli ktoś na przykład, może tak, żebym nie oceniała, okay? jak gdybym zaczęła leczenie u innego parazytologa, dostałabym po prostu takie leki jak dostają, dostają pacjenci na zasadzie pierwsza dawka za dwa tygodnie przypominająca i do widzenia. I później bym zapewne, podobnie jak oni, pisała na forach różnych internetowych, że już ileś miesięcy albo nawet i w latach to trwa, że próbuję wyleczyć pasożyty i nie mogę, i tak dalej, i już tyle pieniędzy wydałam na to leczenie, i mój organizm jest w coraz gorszym stanie. Pewnie bym tak pisała. Jeżeli bym zastosowała tylko leczenie fitoterapią, yy, przepraszam, fitoterapię, czyli leczenie tylko ziołami. To prawdopodobnie bym wylądowała rzeczywiście w domu wariatów, bo pasożyty zaczęłyby się rozłazić po całym moim organizmie. Natomiast to połączenie tego leczenia z tym dało mi po prostu skuteczny i no, skuteczne było. Dały mi pozytywny, dało mi pozytywny efekt w związku z tym, no, czego chcieć lepszego, jak tylko tego, żeby po prostu to, co się chciało wyleczyć, że się uda wyleczyć. Czyli tutaj chciałam się pozbyć pasożytów i po prostu ich się pozbyłam. I teraz chciałabym powiedzieć, dlaczego u mnie mm, wdały się właśnie te pasożyty. Nie, wiem, czy, nie pamiętam, czy mówiłam o tym na początku, ale u mnie wdały się one przede wszystkim, dlatego że ja zachowuję bardzo zdrową dietę. <laughs> to jest paradoks, ale ja po prostu, moja dieta, mój sposób żywienia to nie jest moja dieta, bo dietę to ja raczej. Kojarzymy z tym, że przechodzimy na jakąś specjalną dietę, czyli całkowicie zmieniamy swój sposób odżywiania, przechodzimy na tak zwaną dietę i później jakby dojdziemy do takiego efektu, jakiego oczekujemy, czyli nie wiem, ktoś się chce odchudzić, ktoś z innego powodu, ktoś chce przytyć i przechodzimy na dietę. A jeżeli już osiągniemy ten cel, to znowu zmieniamy sposób żywienia. Otóż, moja dieta to jest mój sposób żywienia. Ja tak jem na co dzień. Ja jem duże ilości ryb warzyw i owoców, czyli taką prowadzę, powiedzmy sobie, du, y, można by było rzec, dietę śródziemnomorską, czyli bardzo zdrową, do tego różnego rodzaju oleje, y, węglowodany również są, bo, bo to są jakieś makarony, takie rzeczy też, ale, ale głównie właśnie y, wpłynęły na to u mnie najprawdopodobniej owoce, albo warzywa, albo ryby, co to znaczy, Pasożyty, ja sobie nawet nie zdawałam sprawy z tego, że one mogą być nawet na każdym liściu sałaty, który kupujemy w sklepie. I teraz, jeżeli go niedokładnie umyjemy, to jajo pasożyta się dostaje do mojego organizmu. Jeżeli y, moja flora bakteryjna była w takim stanie, w jakim była po zażyciu 14 antybiotyków, sterydów i różnych innych leków, no to ten pasożyt po prostu nam sobie został, bo on sobie pomyślał, że jemu tutaj jest bardzo fajnie, bo jemu tutaj miło jest, bo jemu tutaj pachnie, bo jemu dla niego to jest sprzyjające, bo po prostu tam, tam jest, świetny, to jest świetny klimat dla niego i on tam zostaje. Gdyby mój organizm był silny, odporny, gdyby moje jelita były zdrowe, to po prostu to jajeczko pasożyta by sobie po prostu spłynęło do toalety. Natomiast w momencie, kiedy nie mamy tej odporności no to jajeczko sobie zostaje, zadomowi się, yy, rozwinie, wykluje się pasożyt, który zaczyna yy, jakby no, znosić kolejne jaja i tak to narasta. Pasożyty nie są absolutnie w 100% efektem naszego niechlujstwa, brudu, braku higieny. To jest mit, który obalam, w sensie ja od siebie. Yy, nie wiem, czy coś jeszcze powinnam powiedzieć na temat tych pasożytów, bo... Nie jest to miłe dla mnie. Dla Was zapewne słuchając też nie, dla wielu osób jest to w ogóle nie do jak można w sobie coś takiego mieć. Dla wielu osób, które wysłuchają tego podcastu i zaczną na przykład patrzeć na mnie krytycznie, po co ona w ogóle to opowiada, to chcę Wam powiedzieć, że dlatego to opowiadam, bo gdyby więcej osób opowiadało o tym, to być może byśmy zaczęli szybciej grzebać w swoich organizmach, szukać przyczyny i być może by się okazywało, że zamiast zażywać jakieś tony chemii niepotrzebnej zupełnie, to wystarczy, że się pozbędziemy pasożytów z naszego organizmu. Na przykład... To jest jeden z przykładów. Gdyby była większa świadomość w ogóle yy, w społeczeństwie, że są rzeczy, które się nie trzeba wstydzić, bo one nie są zależne od nas, to wtedy nasze leczenie by wyglądało zupełnie inaczej. Gdybym nie ja miała świadomość tego, że pasożyty w swoim organizmie mogę mieć, bez względu na to, że dbam o higienę, po operacji ja dbałam o higienę w sposób po prostu. Yy, jak psychopatka jakaś dosłownie. Ja po prostu po operacji kilka razy w ciągu dnia się myłam. Ja po prostu um, wręcz chyba osiągałam odwrotny efekt, dlatego że wszelkiego rodzaju takie bariery zabezpieczające mój, mój organizm, moją skórę, moje ciało, spłukiwałam, dlatego że tak bardzo dbałam o swoją higienę. Yy, gdybym miała wcześniej świadomość tego, że mogę mieć pasożyty i one mogą dawać takie objawy, że mogę je mieć niezależnie zupełnie od siebie, to pewnie bym w tamtym kierunku coś zrobiła, żeby być może sprawdzić, bo to przecież jest wysłanie tylko na badanie. Oprócz tego, co powiedziałam, że przepraszam, że pan doktor yy, świetnie leczy, to pan doktor też potrafi diagnozować, dlatego że jest wiele przypadków, jak już też mówiłam w, w, w związku z badaniami, że jest wiele sytuacji, gdzie nie da się zdiagnozować na podstawie próbek. Słyszałam o przypadku, kiedy kobieta 18 razy do laboratorium zanosiła próbkę i wreszcie okazało się, że wyszły jej pasożyty. I można by było tutaj powiedzieć, no jeżeli pacjent się upar, to znajdzie chorobę, bo ja to usłyszałam w przypadku boreliozy od pani doktor, że jeżeli, jak się pacjent uprze, to znajdzie sobie chorobę. Yy, takie rzeczy wy z tego, co czytałam, też słyszeliście. No, to jest jakaś paranoia, ale po prostu, jeżeli kobieta czuła, że coś ma i była przekonana o tym, że ma, no to uparła się i po prostu śmieszne, że musiała oddawać 18 razy próbkę, ale czasami tak bywa, że tak trzeba. Natomiast pan doktor potrafi na podstawie objawów, jakie daje nasz organizm, zdiagnozować u nas takie pasożyty. Natomiast chcę Wam też powiedzieć, że u Pana doktora wypełniałam też wcześniej ankietę, zanim wchodziłam do gabinetu. I ta ankieta zawierała takie pytania, że chciałabym umieć je powtórzyć tutaj, ale nie pamiętam. Pamiętam, że niektóre z nich były dla mnie tak absurdalne, że ja w ogóle nie wierzyłam, że coś takiego to może być na przykład objawem posiadania pasożytów w sobie, no, czy znaczy nosicielstwa pasożytów. Ja w ogóle bym nie podejrzewała, że coś takiego, ale te absurdalne pytania. Yy... Próbowałam zapamiętać, ale coś tam przyjechałam, potem do domu pamiętam, to coś tam powtórzyłam, ale w tej chwili kompletnie nie pamiętam jakie one były. W każdym bądź razie objawy możecie mieć takie, że w ogóle y, nie jesteście w stanie nawet podejrzewać, że to są pasożyty, a po przeczytaniu ewentualnych objawów w internecie stwierdzamy, że nie, to absolutnie nie są pasożyty. Po czym się okazuje, że są tylko tak. My mamy po prostu jakby niestereotypowy objaw. I wynika to po prostu zwyczajnie z tego, że każdy organizm, słuchajcie, Pracuje inaczej. Każdy organizm jest nafaszerowany czymś innym, ma w sobie więcej dobrych wartości, takich, innych, innych, złych. Jeden ma więcej, inny ma mniej. Mamy różne predyspozycje, mamy różną grupę krwi. Kurcze, no mamy inne geny, więc u każdego z nas po prostu mogą one dawać zupełnie inne objawy. Dlatego, tutaj, tym, co się w internecie wypisuje i tym, co się my czytamy, niekoniecznie bym się sugerowała. Raczej bym po prostu diagnozowała się tak, jak to zrobiłam na własną rękę. Ja oczywiście to zrobiłam dzięki pani Bożence. To tak, to tu przyznaję się bez bicia. I chcę jeszcze powiedzieć, że mm, przeczytałam w kilku komentarzach i nie będę tutaj się mądrzyć. Chcę tylko powiedzieć od siebie. Przeczytałam na przykład, że łatwo powiedzieć albo na przykład, że ktoś mi zazdrości pieniędzy na leczenie. Więc jeżeli chodzi o pieniądze, to już w ogóle nawet nie chcę mi się powtarzać, ale bardzo proszę, jeżeli ktoś chce wyrazić opinię na jakiś temat, um, o, który poruszam, jeżeli ktoś chce po prostu napisać komentarz wspierający, to bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi bardzo miło, natomiast ja sobie z tym wszystkim daję radę. Jeżeli ktoś się podzielić chce swoim doświadczeniem, to jest to super, mile widziane, dlatego że pamiętajcie, każde wasze doświadczenie przekazane w komentarzu może komuś pomóc. Jeżeli ktoś natomiast chce skomentować coś, o czym ja mówię, i konkretnie skomentować to, co ja powiedziałam, to bardzo proszę dotrwajcie do końca tych podcastów. Dotrwajcie do końca odcinka i dopiero wypowiedzcie swoje zdanie, bo ktoś, kto mi zazdrości pieniędzy, widocznie nie usłyszał, że ja mówiłam bardzo wyraźnie, że ja pieniędzy nie mam na ten moment i tu absolutnie nie mówię, żeby się o, nad sobą użalać, tylko żeby przekonać. Osoby, które szukają sobie usilnie przeszkód, żeby się zdiagnozować. I ja pieniędzy nie mam. Jestem zapożyczona w bankach prywatnie. Jestem po prostu zadłużona popachy. Mało tego. Ja nie mogę pracować. Do tej pory nie mogłam pracować tak, jak powinnam. Wiele rzeczy musiałam zrezygnować. Ja na ten moment nawet nie mogłam już bardzo długo wykonywać dekoracji z kwiatów sztucznych w domu. Ja po prostu nie mogłam robić nic zarobkowego. Więc ja nie tylko wydawałam, słuchajcie, na leczenie, ja wydawałam też pieniądze na życie. Nie mam takiego komfortu psychicznego, że ktoś mi zapewnia utrzymanie. I to naprawdę nie jest takie łatwe powiedzieć. Powiedzieć jest mi bardzo trudno, dlatego że mnie też było trudno. To nie jest tak, że ja sobie teraz tutaj wiecie, siedzę i mówię, bo wtedy też tak sobie po prostu postanowiłam, a to się sama będę diagnozowała i po prostu e, nie ma żadnego problemu, byłam u 23 lekarzy, pójdę do 24. To też nie jest tak, wiecie, że moi domownicy na przykład mówili, słuchaj, to weź kolejną kasę, tam nie ma sprawy, wezmę kolejny kredyt, weź go sobie po prostu idź i wydawaj, dawaj lekarzom po 500 zł za wizytę, którzy ci i tak nie pomogą, nie ma sprawy, przecież tam mamy na to. No to już to tak nie było. I yy, jeżeli ktoś na przykład mi też zazdrości wsparcia i pisze mi, że łatwo powiedzieć, to zapewniam Was, że u każdej myślę, myślę, że mogę zaryzykować takie stwierdzenie że u każdej osoby, która ma takie różne, wiecie, objawy, które są mało widoczne lub które nawet są widoczne, ale lekarze Rozkładają ręce, albo mówią, że taka wasza uroda, albo mówią, żebyście dali spokój, bo to tylko głowa wygenerowała wam ten problem, to niewątpliwie, gdyby yy, każda z tych osób miała nawet najbardziej kochających wokół siebie ludzi i najbardziej wspierających, to przychodzi moment, kiedy ci ludzie zaczynają ci się pukać w głowę i każą ci dać spokój. Słuchaj, skoro ci lekarze mówią: tylu lekarzy ci powiedziało, że masz dać spokój, to daj spokój. I w tym momencie tracimy, yy, moi drodzy, nasze wsparcie. No, bo przecież nienormalnym byłby mąż, który by mówił mi, słuchaj, nie poddawaj się. Siedmiu dentystów ci powiedziało, że nic nie jest, to idź do ósmego, to idź do dziewiątego i powiedz jeszcze i być może oni coś zauważą. Nie. Każdy normalny mąż mówi wtedy, lub żona, lub ktoś tam inny bliski mówi wtedy, słuchaj. Skoro ci trzech powiedziało, że tak, tak jest, że po prostu nic się tam nie dzieje, to nie idź więcej. Nie rób z siebie idiotki, nie rób z siebie wariatki. Czego ty szukasz? Na siłę też coś znaleźć. Więc, mini Państwo, jeżeli ktoś uważa, że mi było łatwo, to nie było. Nie było mi łatwo samej się motywować i samej poszukiwać, bo dlatego, że w momencie, kiedy musisz się sam motywować, bo inni rozkładają ręce też z bezradności albo, co jest jeszcze co gorsza, ale no, taka jest prawda, mówią, że. No dobrze, ale skoro lekarz ci nie jest w stanie pomóc, to jak ja ci jestem w stanie pomóc? To wtedy nie jest tak, że ktoś stoi nad tobą i dyktuje ci numery telefonów pod które masz dzwonić. Po prostu sama siedziałam i szukałam. Sama szukałam w internecie, sama czytałam. Miałam pretensje, niestety miałam do innych, że mi nie pomagają. Oni się czuli bezradni. Ja to dopiero teraz wiem jak bardzo to na, na nich negatywnie też wpłynęło. Wiem to. Natomiast wtedy po prostu byłam totalnie bezradna. I czułam się niezaopiekowana, bo nikt nie chce mi towarzyszyć 24 godziny na dobę i szukać w internecie i omawiać każdego pryszcza na moim ciele. Ja po prostu czułam się niesprawiedliwie potraktowana, mi było bardzo trudno. Ja się sama musiałam motywować i tego też życzę Wam. Życzę Wam, żebyście skorzystali. Jeżeli macie skąd zaczerpnąć informacje, nie wiem, jeżeli macie ochotę, skorzystajcie z mojej motywacji. Ja może nie, nie jestem jakimś, wiecie, motywatorem takim zawodowym, ja nie biorę kasy za to, ale ja po prostu wam najnormalniej w świecie z serca mówię, że życzę wam siły do tego, żebyście się diagnozowali. Bo jeżeli wam coś jest, to znaczy, że wam coś jest, a nie że macie taką urodę. Jeżeli wam coś dolega i wy to czujecie, to macie spowodować stan rzeczy taki, że będziecie się czuli dobrze. A nie, że ktoś wam będzie mówił, że powinniście się czuć dobrze, bo oni nic tutaj nie widzą. I naprawdę ja sama przechodziłam przez to i wiem, że nie jest łatwo. I naprawdę również nie miałam pieniędzy. I ja wiem, że wydanie każdego 100 złotych dla wielu osób jest problemem. I zdaję sobie sprawę z tego też, że to, o czym mówię, to nie są y, dziesiątki złotych czy setki. Tylko to są dziesiątki tysięcy. Mnie wyleczenie, y, pozbycie się pasożytów kosztowało y, kilkanaście tysięcy. I dlaczego kosztowało mnie kilkanaście tysięcy? Otóż dlatego, że ja miałam jeszcze inne pasożyty, ale o tych innych pasożytach opowiem w innym odcinku. Mili Państwo, jeżeli dotrwaliście do końca tego podcastu, to mam nadzieję, że na coś się komuś przydadzą te informacje. Jeżeli nie wam, to może komuś z waszych znajomych. Mam nadzieję, że po prostu nie mówię tutaj na próżno. Jeżeli macie mi do zarzucenia jakąś nieskładność tutaj w wymowie, to raz jeszcze za to przepraszam. Jeżeli możecie wesprzeć mój kanał, o co was bardzo proszę, to to, żebyście oglądali reklamy, zróbcie to i wtedy mój kanał będzie przynosił yy, zwyczajnie mi dochody jakieś. Także tutaj proszę o oglądanie reklam. Proszę, żebyście nie rezygnowali z siebie, ze swojego zdrowia, no bo jak zrezygnujecie z siebie, no to co wam pozostanie? Nic. Życzę Wam wytrwałości, życzę Wam dużo zdrowia i czekam na Wasze pytania w komentarzach, zostawiajcie, tak jak już wspominałam chyba w pierwszym podcaście, będę nagrywała odcinek, w którym będę odpowiadała szczegółowo na pytania, na które będę mogła udzielić odpowiedzi. Jeżeli życzycie sobie, żebym poruszyła któryś z wątków, który się przewinął podczas odcinka i ja go bardzo nie rozbudowałam, to oczywiście piszcie, to wtedy będę miała na uwadze, żeby go rozbudować, bo tych wątków było bardzo wiele. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, że wytrwaliście ze mną tutaj. Zostawiajcie łapkę w górę, jeżeli zostaliście do końca, albo w dół, ostatecznie, ale jakąś tam zostawcie, to zwiększy zasięgi tego podcastu. Dziękuję raz jeszcze bardzo serdecznie. Przekazuję, przesyłam Wam milion buziaków i do następnego. papa. Pa.